11 kwietnia wspominamy świętą Gemmę Galgani, dziewicę. Gemma przyszła na świat 12 marca 1878 roku w Lucce we Włoszech jako piąte z ośmiorga dzieci aptekarza Henryka Galgani i Aurelii z domu Landi. Chrzest otrzymała następnego dnia po urodzeniu wraz z imionami Gemma Humberta Pia. Jeszcze jako dziecko została oddana do szkoły sióstr oblatek Ducha Świętego. Przełożoną tej szkoły była błogosławiona Helena Guerra, założycielka tego zgromadzenia. W 8 roku życia dziewczynka została dopuszczona do pierwszej komunii świętej i do sakramentu bierzmowania. W wigilię przyjęcia Pana Jezusa napisała w swoim dzienniczku: postaram się, aby każdą spowiedź odprawiać i komunię świętą przyjmować tak, jakby to był ostatni dzień w moim życiu. Będę często nawiedzać Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, zwłaszcza gdy będę strapiona. Bóg nie oszczędzał jej cierpień. Mając 8 lat, Gemma straciła matkę. Potem na gruźlicę zachorował jej ukochany brat. Gemma opuściła szkołę i internat sióstr, by oddać się pielęgnacji brata kleryka Eugeniusza, czuwając przy nim dzień i noc. Wyczerpana, zupełnie tak osłabła, że odchorowała to przez 3 miesiące. Do pełnego zdrowia nigdy jednak już nie mogła powrócić. Niedługo potem wywiązała się u niej choroba nóg. W czasie operacji, nader bolesnej, ściskała w rękach krzyż. To był dopiero początek jej doświadczeń. Wkrótce nadeszła śmierć ojca, zupełny krach majątkowy, gruźlica kręgosłupa i zapalenie nerek. Cały rok Gemma przeleżała w łóżku, unieruchomiona gipsowym gorsetem. Wreszcie musiała opuścić własny dom, gdyż było w nim zbyt ciasno. Na prośbę spowiednika przyjęła ją do siebie pewna pobożna niewiasta z rodziny Giannich. Wkrótce nastąpił moment, że jej stan zdrowia był już beznadziejny. Wtedy Gemma ponownie poddała się operacji. Wpatrzona w wizerunek Chrystusa Pana na krzyżu, zniosła ją bez słowa skargi i jęku. 8 czerwca 1899 roku, w wigilię uroczystości Serca Pana Jezusa, Gemma otrzymała dar stygmatów. Sama tak o tym napisała. Był wieczór, ogarnął mnie ogromny żal za grzechy, jakiego dotąd nie odczuwałam. Uświadomiłam sobie równocześnie wszystkie cierpienia, jakie Pan Jezus poniósł dla mego zbawienia. I oto znalazłam się w obecności mej matki. Po jej prawej ręce stał anioł stróż. Kochająca matka nakazała mi wzbudzić żal serdeczny za grzechy, a gdy to uczyniłam, zwróciła się do mnie ze słowami: córko, w imię Jezusa masz odpuszczone grzechy. Jezus, mój Syn, bardzo Cię ukochał i pragnie dać Ci dowód swojej szczególnej łaski. Czy zechcesz okazać się jej godną? Ja Ci będę matką. Czy chcesz mi się okazać prawdziwą córką? Po czym rozchyliła swój płaszcz i okryła mnie nim. W tej chwili ukazał mi się Pan Jezus. Jego wszystkie rany były otwarte, lecz zamiast krwi wydobywały się z nich płomienie. Natychmiast te płomienie dotknęły moich dłoni, stóp i serca. Miałam wrażenie, że z bólu umieram. I gdyby mnie nie podtrzymała Matka Boża, byłabym upadła na ziemię. Gdy przyszłam do siebie, stwierdziłam, że klęczałam na podłodze. W rękach, w stopach i w sercu wciąż odczuwałam przejmujący ból. Kiedy się podniosłam, zauważyłam, że miejsca, w których odczuwałam ból, silnie krwawią. Okryłam je jak mogłam i przy pomocy anioła stróża dowlokłam się do łóżka. Boleści ustały dopiero w piątek o godzinie 3 po południu. Odtąd stygmaty odnawiały się u Gemmy regularnie co tydzień. Rany krwawiły od wieczoru w czwartek, kiedy przeżywała mękę Zbawiciela, aż do godziny 15 w piątek. Wtedy przestawały krwawić i natychmiast zasklepiały się. 2 lata później Gemma została naznaczona kolejnymi stygmatami – korony cierniowej i śladów biczowania. W roku 1902, w uroczystość zesłania Ducha Świętego, Gemma zachorowała śmiertelnie. Po chwilowym polepszeniu się zdrowia nastąpiło gwałtowne pogorszenie. Wezwany spowiednik udzielił jej ostatnich sakramentów. Agonia miała jednak trwać jeszcze przez szereg długich miesięcy,
bo aż do 11 kwietnia 1903 roku. W Wielką Środę Gemma przyjęła wiatyk, a w Wielką Sobotę koło południa, mając zaledwie 25 lat, zmarła. Na kilka lat przed śmiercią Gemma zapoznała się z zakonem pasjonistów, któremu założyciel święty Paweł od Krzyża wyznaczył jako pierwszy cel słodkie rozważanie męki Pana Jezusa i rozpowszechnianie tego nabożeństwa wśród wiernych Kościoła. Spowiednikami i kierownikami duchownymi świętej Gemmy byli właśnie pasjoniści. Na ręce jednego z nich złożyła także 4 śluby właściwe zakonowi. Papież Pius XI zaliczył Gemmę do chwały błogosławionych w 1933 roku, a papież Pius XII w roku 1940 dokonał jej kanonizacji. Powodem uznania jej świętości stało się świadome, milczące przyjęcie cierpienia. Atrybutem świętej jest lilia. Jest także patronką studentów i aptekarzy. W Lucca, w klasztorze pasjonistów, można oglądać skromne sprzęty, których używała święta Gemma, oraz narzędzia pokuty, lekturę i fotografię. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie świętej Gemmy Dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.